Witam Państwa bardzo serdecznie. A któż to wrócił, drodzy Państwo, do Sejmu? Do Sejmu jak gdyby nigdy nic. Wrócił sobie tam i z tej mównicy znowu krzyczał, znowu kiwał palcem. Atakował tam pisowców, prawda, jakież to oni bezprawie tam stosują, że oni konstytucję gwałcili tyle razy. A do Sejmu wrócił, drodzy Państwo, poseł Gomoła. Poseł Gomoła, ten gówniarz, którego nie tak dawno wyzwałem na pojedynek na kanale. On, drodzy Państwo, został wyrzucony z partii, oczywiście, Polska 2050, bo składał po prostu propozycje korupcyjne. Czyli handlował miejscami na liście trzeciej drogi do samorządów. Za 20 tysięcy złotych jest takie nagranie nawet, w którym on mówi do tego człowieka, że po wpłacie na konto tej prywatnej firmy tam wskazanej przez posła Gomołę, tego gówniarza, którego ojciec nie wychował prawdopodobnie, po wpłacie tych 20 tysięcy, no to on, ten człowiek zostanie umieszczony na liście do samorządów bardzo wysoko. I delikwent, któremu złożono taką propozycję, po prostu nagrał go, no i sprawa trafiła do prasy. Trzecia droga go natychmiastowo wyrzuciła oczywiście ze swojej partii, także chyba teraz jest bezpartyjny, ale do Sejmu może wchodzić zwyczajnie. Takie oskarżenie, drodzy Państwo, że tam on za miejsce na liście własnej partii chce jakieś pieniądze wyciągać, nakłania do korupcji, to jest nic. Pamiętacie, jak pomówiono kiedyś Lepera, prawda? Że Leper bierze łapówki za odrolnienie jakichś tam gruntów na Mazurach, bo był ministrem w tamtym czasie rolnictwa. Działka miała być już klasyfikowana jako grunt turystyczny, miała być o wiele tańsza. Wystarczyło pomówienie, kariera Lepera się załamała momentalnie. Pośrednio przyczyniło się to także później do śmierci Andrzeja Lepera. Wystarczyło pomówienie, prawda? Człowiek stracił twarz, stracił wszystko. A tutaj taki gówniarz na najwyższym szczeblu oczywiście tej administracji państwowej, no nie jest ministrem jeszcze, ale bycie posłem to jest naprawdę, no to jest bardzo wysoki szczebel w ogóle państwowy. To jest bardzo wysoki szczebel państwowy. Drodzy Państwo, takie wykroczenia, których się dopuszczają posłowie, to one mają znacznie szerszy wydźwięk, niż gdyby to zrobił jakiś tam pan Jasiu, który za przetarg, prawda, jakiś tam jeden czy drugi chciałby dać komuś tam łapówkę, prawda, czy ktoś by mu powiedział, że jak zapłaci, to dostanie. To jest coś zupełnie innego. To są posłowie. Oni decydują o Polsce. Tak decydują o tej Polsce, że rozkradają ją na lewo i na prawo i mają to wszystko gdzieś, a my tych ludzi oczywiście tolerujemy. I tego gówniarza po prostu to ja bym wybatorzył, co zresztą mówiłem w tym filmie, gdy go na pojedynek wyzywam, wybatorzyłbym tego po prostu gówniarza, nie zastanawiając się w ogóle. Naprawdę, to się aż prosi o samosąd, ale oni sobie tam robią w tym Sejmie, co chcą. Kiedy ja zaproponowałem, że powinna być zmiana konstytucji, kiedy zaproponowałem, że rząd powinien być w ogóle apolityczny, żeby nie dochodziło do takich machlojek, do jakich tam dochodzi, to ktoś mi napisał nawet, że to jest bardzo odklejony pomysł, bo jak rząd może być apolityczny? No normalnie, rząd może być apolityczny, prezydent może być apolityczny, działać tylko i wyłącznie w interesie Polski, a kary surowe zagwarantowane w konstytucji pozwoliłyby skazać delikwenta od razu. Od razu, drodzy Państwo, bo jeśli on sobie po tym Sejmie chodzi zwyczajnie, jest dowód jasny w tym nagraniu, a ten facet chodzi jak gdyby nigdy nic, no to zobaczcie, jakie mamy prawo w tej Polsce. Biorąc pod uwagę wyczyn Brauna na przykład, który 7 tych wyczynów łącznie sklasyfikowano jako czyny karalne, odebrano mu immunitet i nie wiadomo, jak się ta sprawa oczywiście skończy teraz. Facet działał na rzecz dobra Polski, na rzecz interesu Polski, no to tego człowieka trzeba natychmiastowo postawić przed sądem. A ten gnojek, ten gówniarz po prostu zwyczajnie paraduje w Sejmie i oczywiście zarzuca czyny haniebne, prawda, jakiejś tam partii w tej chwili opozycji, czyli PiSu. No, drodzy Państwo, nie wygląda to naprawdę dobrze. I teraz co? Rząd Tuska to miał być rząd okrojony, administracja miała być malutka i tak dalej. A okazuje się, że kumoterstwo, nepotyzm, obsadzanie spółek państwowych swoimi kolesiami, bo na przykład, oczywiście, o czym już na kanale umieściłem taki film,
prezeską, bo to już jest pani prezes, dawna koleżanka Donalda Tuska objęła stanowisko prezesa Orlenu, która się w ogóle do tego, żeby jeszcze było śmieszniej, to się w ogóle na tym nie zna, bo gdyby się znała na tym, to byłaby inna sprawa, ale oni się na niczym nie muszą znać. Ważne, żeby każdy sobie tam posadę załatwił i pisowcy robili dokładnie to samo, bo przecież kuzyn Kaczyńskiego był w Radzie Nadzorczej w ogóle TVP. Facet, który jest malarzem, słuchajcie, doradzał zarządowi TVP. Oni wszyscy robili te interesy w ten czy inny sposób. Jedni, prawda, co robią? Upolityczniają sądy, instytucje, organizacje. Drudzy przychodzą, odpolityczniają te sądy i upolityczniają je, ażeby te wszystkie organizacje w państwie działały na ich korzyść. I po co nam jest ta swołość, drodzy państwo, kiedy w Sejmie zasiadają tylko i wyłącznie specjaliści, ludzie znający się na rzeczy, którzy będą państwo prowadzili jak firmę, a do tego ja jeszcze w tym projekcie, o którym oczywiście na kanale złożyłem, zdeponowałem, ja sugeruję, że państwo powinno czerpać z potencjału członków wspólnoty. I tam na firmie to wszystko wyjaśniam, ale jakbyście byli w firmie, pracujecie, idziecie do kierownika, idziecie do dyrektora i mówicie: panie dyrektorze, to mogę usprawnić w taki sposób, że to będzie naprawdę wspaniale działało, przyniesie korzyści firmie. Dyrektor spogląda na was, mówi: tak jest, drogi panie, tak jest, droga pani, przyjmujemy ten projekt, dostaje pan podwyżkę, jakąś gratyfikację. Nie ma rozkradania pieniędzy państwowych. Nie ma, drodzy państwo. Jedynym człowiekiem, który wcześniej mówił o administracji, która ma być malutką administracją, prawda, to był Korwin, no ale Korwin dzisiaj zidiociał już kompletnie na te stare lata, ale w 90-tych latach jego propozycja była propozycją najlepszą, była propozycją wspaniałą, prawda. Drodzy państwo, tam siedzi mafia. Nawet nie pamiętacie pewnie, wielu ludzi nie pamięta młodszych afer za czasów rządów Tuska, afera alkoholowa na przykład. Jak jest sprowadzane kiedyś, na bazarach można było kupić taki Spiritus Royal, pamiętacie? No faceci z reguły tam, którzy oczywiście ten Spiritus sprowadzany chyba z Niemiec, to sprowadzali politycy. Tak naprawdę. To politycy, to mafia robiła interesy z politykami. Mafia była ustawiona, politycy byli ustawieni. Cuda się działy, omijane były cła, prawda, żeby państwo nie zarabiało. Wyprzedawany był majątek państwowy. Teraz Polska jest w totalnej ruinie, a my płacimy po prostu tym ludziom w ogóle. Ludzie, zdajcie sobie sprawę. Oni powstrzymują teraz inwestycje CPK. Wyobraźcie sobie, nie będzie CPK, bo to już powiedział Trzaskowski oficjalnie, że nie, że to nie będzie. Oni organizują Trzaskowski, Tusk, oczywiście, oni organizują, drodzy państwo, audyty teraz. Wyobraźcie sobie, że jest 6 audytów zleconych tam, już przygotowanych, prawda, czekają. Kto kasę przejmie, komu tę kasę, którą mamy wykorzystać na rozbudowę CPK, bo Niemcy stwierdzili, że budowa CPK to będzie wypowiedzenie wojny gospodarczej Niemcom. Tusk się na to nie zgodzi, ale audyty, ktoś wyprowadzi pieniądze na zrobienie audytu, nawet na zrobienie audytu dotyczącego tego, bo będzie audyt kolejowy, prawda, tam jakiś jeszcze harmonogramowy i tak dalej, ale jeszcze ma być audyt dotyczący kuchni, jaka tam będzie na tym CPK, prawda? Kto dostanie te pieniądze? A no jakiś Dzisiu, jakiś Walduś tam zrobi jakiś audyt, pieniądze pójdą, zostaną wyprowadzone, tak samo jak te głupkowate inwestycje z Unii Europejskiej. Przecież to nam jest niepotrzebne zupełnie. Drodzy państwo, w jakiejś tam wsi gdzieś tam rzeczka płynęła szerokości, to chyba jest 2 metrów z tego, co tam pamiętam, jakaś rzeczuszka. Zbudowano tam mostek z jednego brzegu na drugi, 7,5 miliona ta inwestycja kosztowała. Kto dostał tą inwestycję? Sprawdzimy to teraz. No, drodzy państwo, no jakiś wójt z jakiejś wsi miał powiązania z jakimś człowiekiem w rządzie, który te pieniądze przekazał. Wójt oczywiście zlecił wybudowanie inwestycji za 7,5 miliona, która ile kosztowała? Jak byście zobaczyli ten mostek, to jest w zasadzie milion. Jakby się wydało na taką inwestycję, to byłoby wszystko. Mało tego, ten mostek jest w takim miejscu, w którym nikt absolutnie z niego nie korzysta. Ale pieniądze trzeba wyciągnąć, a my przecież musimy to wszystko oddać z naszych pieniędzy. Z podatków, bo to przecież to są wysokie pożyczki w ogóle. Nigdy byście takich pożyczek przecież nie wzięli z banku. Dlaczego się godzimy na to, że ci ludzie kradną te pieniądze? Że tak jak mówił Leper, rozkradają ten kraj na lewo i prawo. A my się godzimy zwyczajnie. Oni sobie tam siedzą, oni sobie tam śpiewają jakieś przyśpiewki, balangują, latają tymi samolotami, prawda, na lewo i na prawo. Ten pojechał na 200 wycieczek Trzaskowski, prawda, zagranicznych. Mimo że nie wolno latać tam samolotem, prawda, samochodem nie wolno jeździć, trzeba tylko robaki jeść, bo mięso też emituje tego CO2.
Drodzy Państwo, no to jest koszmar, to się dzieje, to jest skandal niezmierzalny, że w XXI wieku po prostu ta nowa komuna, mająca już ogłupiony elektorat kompletnie, bo o to chodziło tak naprawdę w neomarksizmie, nie wiem, że przychodzą i oni już nawet nie liczą się ze spełnianiem obietnic wyborczych. Przecież jeśli jakikolwiek poseł nie spełnia obietnic wyborczych, to w projekcie, który złożyłem na kanale, który też się pojawi na końcu tego filmu, na ekranach końcowych, drodzy Państwo, te kary będą stosowane. No ludzie drodzy, przecież to od nas zależy. Przecież gdyby ten budżet, załóżmy, państwowy, gdyby to był wasz budżet, prawda, bo to jest nasz budżet, państwo jest naszą własnością. To jest nasza własność, to jest nasze państwo, o które my nie dbamy. Dlaczego nie dbamy? O domowe budżety przecież dbamy. Nie powiesz przecież, nie wiem, do męża, przestań już kupować tam, czy to tamto, albo mąż do żony, przestań już wydawać na te kolejne buty, bo są ci w ogóle niepotrzebne. Gdzieś musi być jakiś zdrowy prawda, zdrowy rozsądek. Jakieś rozwiązanie, które przyniesie nam wreszcie korzyści. A co my tutaj mamy w tej Polsce, drodzy Państwo? Jeden wielki bałagan. Przygłupów, który jeden przygłup pogania drugiego przygłupa. I teraz cała Polska oczywiście staje przeciwko. Cała Polska to przesada oczywiście, bo Koalicja Obywatelska wygrała wybory samorządowe, łącznie ta koalicja 13 grudnia. Jak to podsumować? Ale macie wybór tylko PiS, prawda, który już rządził 8 lat i macie Tuska, który rządzi trzeci raz. Dlatego jego udział w niszczeniu państwa jest znacznie większy niż PiSu, który tam dokonał, każdy coś dobrego zrobił tak naprawdę, bo to nie jest tak, że nigdy nic, nikt dobrego nie robi, ale przy tej okazji oczywiście trzeba sobie wręczyć nagrody, prawda? Nagrody, oni sobie wręczają nagrody, oni się tak napracowali. W Ministerstwie Finansów teraz oczywiście nagrody wypłacone, 3,5 miliona, prawda, bo taki resort prężnie działający, tam nagroda to jest coś normalnego. To jest normalna nagroda, przecież on ma taką niską pensję poselską. Ludzie, drodzy, że trzeba wręczyć nagrodę, trzeba tutaj zapłacić tam, bo przecież tak się napracowaliśmy dla tego państwa. Zobaczcie, jak to państwo wygląda. To państwo to jest w zasadzie, tak jak to w jednej z afer za czasów Tuska, politycy PO, Belka, prawda, i Kulczyk się spotkali i powiedzieli, że to państwo istnieje teoretycznie. I ono istnieje teoretycznie, drodzy państwo, to jest teoretyczne państwo. No nazywa się to państwo Polska, jest polska flaga, zaraz gdzieś tam jeszcze ją widać, za niedługo już, ale obok jest ukraińska flaga, no to nie wiadomo, czyje to państwo jest tak naprawdę i jest ten eurokołchoz, prawda, który narzuci na nas takie sankcje, normy, prawda, podatki już za chwilę, dzięki temu bandycie Tuskowi, że się nie podniesiemy kompletnie. No i co, drodzy Państwo, nie można tego zmienić, nie można ich wyrzucić? Nie chcielibyście widzieć tych pysków po prostu smutnych, że się ich oderwało od tego koryta? Nie chcielibyście tego zobaczyć? Nie chcielibyście, żeby ich osądzono za wszystkie działania antypaństwowe? Jeśli są jakieś dowody, no bo służby oczywiście działające w tych strukturach, to co się dało, to pousuwały, tego już nie znajdziemy, nie ma, koniec. Wypad. Nie będzie osądzania tych ludzi. Można by ich było co najwyżej, prawda... Można by ich było skazać, nie wiem, zaocznie, że wiemy, że to się po prostu wydarzyło. Drodzy Państwo, i tego Gomołę przyłapano tak naprawdę in flagranti na gorącym uczynku, no bo to jest nagranie, to już widać. On twierdzi, że on tego nie zrobił. Nie, zupełnie. On tego nie zrobił. Wy nie wiecie, jak to było, bo to było zupełnie inaczej. To było inaczej, niż to media przedstawiły. On wcale nie chciał tych 20 tysięcy, bo on jest dobrym człowiekiem, a powinien po prostu dostać w gębę. Zwyczajnie. I po co nam ci posłowie są? Po co nam ci posłowie? Pozwalacie się w ogóle okradać? Idziecie na wybory? Jak nawet Wippler w tej konfederacji jest agentem Kaczyńskiego. Wiecie, co tam się dzieje, co oni mówią? Ufacie w ogóle tym politykom? Kiedy mielibyście zagwarantowane, że jeśli tylko zrobi jeden... Wyobraźcie sobie taki urząd kontroli. Jeśli zrobi jeden szwindel, traci urząd pod sąd w ogóle, wysokie kary, surowe kary więzienia i wybatorzenie na rynku gdzieś tam w Warszawie, prawda? Na jakimś placu tam, nie wiem, Zbawiciela, o, niech będzie. Czemu tego nie chcemy zrobić? No przecież to nie jest jakiś wysiłek, który nie mógłby się dokonać. No ludzie drodzy, nie idziemy na wybory. Nie idziecie na wybory po prostu. Wychodzimy na ulicę w czarnym proteście. Domagamy się nowej konstytucji, usunięcia tych baranów z tego Sejmu. I tyle. Nie będzie pana Jasia w Sejmie na stanowisku ministra. Nie będzie jakiejś tam Nowackiej, nie będzie Kołodziejczaka. Nie będzie.
Gdyby oni wiedzieli, że spotka ich kara, to trzy razy by się zastanowili, czy warto w ogóle ubiegać się o urząd państwowy, bo to jest służba dla narodu. Tylko i wyłącznie. A oni służą interesom swoim raz i interesom swoich zwierzchników, satanistów z sektą Chabad Lubawicz, prawda, z żydokomuną amerykańską. To są powiązania sięgające bardzo daleko do tych elit stojących najwyżej, na których usługach jest Unia Europejska, Klaus Schwab, Soros, prawda, a dopiero te niższe pieski tutaj szczekające i nie robiące sobie nic z tego, bo są chronione prawem. Tak być, drodzy państwo, nie może. Ja się na taką Polskę nie zgadzam. A tego gówniarza Gomołę wyzywam po raz kolejny na pojedynek. Kłaniam się nisko i pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.